soare, pot Lilki, ja tam. Z różami, dziękowiec, no. Pod dom Lilki z różami. I to był jeszcze wieczór. Zachód słońca. Co jest? Ej, się no. No, z romantiką. Ja bym chciała Lila takiego chłopaka. Lila, Lili. Chciałabym być Leona? Który ciągle beka? Wiadomo na bekaczkę? A dlaczego ty są takie obrazki? Na zajęć logopedycznych. Dla Iwo? A, na zajęć logopedycznych. A pani ma prowadzi zajęcia z Iwo? Grzecznie? Tak. Bo chyba to jest kamina. To jest kuzyn? Tak, to jest kamina. Ale dziewczyny, chodźcie. Asia, Maria, wracajcie. Ja nie mam czasu. Czasu. No ja już skończyłam. Chodźcie, dziewczyny. Ale jej tu nie ma? Czekaj, Madzia, zapisz mi.
jutro o 12.20. A mógłbyś też przyjść? Tak. W piątek ja chyba nie pojedę do dziadka. A w piątek już... Pani to musiała urodziny. Urodziny. Ja nie mam urodziny o 16. Ale kogo urodziny? Bo Oli. A ty nie jesteś. A to jest dopiero o 16. No ale... No właśnie, no urodziny... To jest połowie, to może to jest... No. Chyba się nie chcę. No ale no chyba, że będziemy chodzić 5 godzin. Nie, no i ja raczej nie piję. Ja też raczej nie piję. Ja nie piję. To co? Będziecie i prosić? No to ja będę. A o której? To też o 12.20. O to ja chyba pójdę. Zaraz po lekcjach? Tak. To mi powiedzcie, czy wam będzie. No, ale z pani pani do... Czy lepiej za 2 tygodnie? Nie, ja już mówię pani, że jutro nie pasuje. Tak, czyli Karol nie pasuje? Pani, ja będę, bo ja nie wiem. Tobie pasuje, tak? Ale z tym ja wybieram się na czas. Tak, ale nie wiesz po tym. Ej, Basia, wróciłaś. Zdążymy zrobić. Bo jeszcze ja wróciłam. Co? Macie zaczynamy do głowa? Pisałka, co robić życie? Tak. Jeszcze nie mam. Ja. Brat, polec. To opowiedz. Nie, podam odpowiedź. To jest pisałka. Tak, opowiedz nam o tej historii. Mamy jak siostry się kłócą o jakąś lalkę. Tu mniejsza siostra mówi, żeby oddała misia, a ona się śmieje. No, mhm. I gdzie znana przystana? Starsza siostra na bałagę miła w pokoju specjalnie, żeby młodsza musiała sprzątać, a tu się przepraszają. Mhm, bardzo ładnie. A ja to co ja nie ładnie? Tak bardzo ładnie. Ja tak brzydko. Ja wraz z góry. Co teraz? Możecie z tego robić. Możecie z tego. Macie dziewczyny gotowe? Bo... Ja tylko żeby wylazł z tego. Nie, poczekajcie chwilę. A tylko mam 5 minut? No. A pan ma 25. Bo tutaj przyszła, to by musicie zdążyć, nie? No to możemy jechać do drugiego. Bo ja jeszcze muszę... Do której są w ogóle? Ja mam czas, ale wiem, że wy nie jesteście może umówione z rodzicami, by nam się martwić, nie? Ej, nie mówiłam. Że, nie, nie przyjechać o 14. No ja też, bo moja mama chyba nie wie o 14. Żeby się nie zmartwili. Nie, mama się nie zmartwiła. Bo ja kiedyś też nie poszliśmy na autobus. Ja muszę wyjść. Ja muszę wyjść. Jak będziemy mieć drugą lekcję, to ja muszę wyjść 15, albo trochę wcześniej. Czemu? Spaleć. Co? A, na balet już. Ja chodziłam. Ja chodziłam z Madzią kiedyś, ale Madzia teraz zaczęła chodzić z powrotem do tej pani, nie? Ale no, bo ty nie chcesz. No bo ja jestem, grubo gościca, bo jesteś cienko gościca, więc mi się bardziej do tego dodajecie. Grubo gościca? No, niektórzy mają, są grubo gościca, ja już są cienko gościca. Czyli? Jak ja jestem nie cienko. Ja też. Nie, nie ma co chodzić. Ty jesteś cienko gościca. Czyli jesteś wysportowana. Nie, nie, że jesteś wysportowana, ale... że nie jesteś taka wielka. Tak. A wiecie, że umiem ściągać okulary do Gabi w foczce? Wiem, pokazywałaś, ale co? Będzie u mnie robić foczkę i zdjąć stopami okulary. Tylko poczekajcie, ja naprawdę ściągnę. Stopą? No, stopami. Nie, nie zostaw. No, nieźle. No. Ale założyć to nie umiem. Ale dobrze, że w ogóle zdejmujesz. No. Ja będę by też ściągnęła. Jakby miała. Ja chcesz? Nie, no bo oczy jej się zostają. Chyba, że ma pani jakiś umiesz. Ma pani jakieś zabawkowe? Ola, to ja w ogóle nie robiłam. A ja w ogóle nie umiem robić. A chłopacy nie umią. Chłopacy nie umią foczki. Chłopacy tak robią. O matku, ja też ją umiem. Ja kiedyś ten zrobiłam. Bo się prosta. A ja nie umiem w ogóle. No? Dobrze, dziewczyny, przechodzimy do następnej rzeczy. Jeszcze chwilę. No głowę wejść do tyłu. Aś
Dobrze, Karolina. Były dwie dziewczynki na placu zabaw. Tak. Był plac zabaw pusty. Były dwie dziewczynki. I jedna powiedziała, idę na huśtawkę, a druga odpowiedziała, okej. Okay. I tamta, co powiedziała, że okej, okay, potem jej zajęła tą huśtawkę, bo ona jeszcze poszła szybko zjechać na zjeżdżalni, a tamta jej zajęła i powiedziała, ej, ja miałam. Nie? I potem na drugi dzień tamta przyszła ją przeprosić. Sorry. No, jak ty zrozumiałaś? Nie wiem, co to jest.